Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy temacik: rozrząd silnika od 1.1 do 1.7 CRDI. Jednostka oczywiście koreańska, być może jeszcze są jakieś silniki o różnych pojemnościach innych, których nie znam, więc tych nie poruszam. Jeżeli coś jest, zapraszam do komentarzy. Generalnie rzecz jest jaka, bardzo często, gęsto można usłyszeć od właścicieli samochodów bądź przyszłych właścicieli samochodów, że jeżeli pojazd wyposażony jest w łańcuch rozrządu, to jest on dożywotni i nie należy go wymieniać. Otóż powiem tak. Dobrze to już było. Kiedyś były jednostki inne, niestety jednostki aktualnie są inne, ale jakaby jednostka silnikowa nie była, nic nie trwa wiecznie. Zaraz rozłożymy sobie na części pierwsze. Otóż tutaj mamy w tym momencie zmontowany tak wizualnie, jak wygląda układ rozrządu w takim silniku. Co tutaj generalnie rzecz biorąc mamy? Mamy dwa łańcuchy. Mamy łańcuszek, który napędza wałki rozrządu. Tu są wałki rozrządu. Jest jeden wałek, który napędza pompę wakuum. Drugi wałek, który jest z czujnikiem położenia wałka na górze w deklu. Ale nie o tym mowa. Także już wiecie, mamy dwa wałki, czyli dwie zębatki, które są takie same, więc czy my weźmiemy prawą czy lewą, tu się nie martwimy, ona jest dokładnie taka sama. Łańcuszek do tego mamy. Następny łańcuch to jest ten łańcuch, który jest napędzany wałem, ale napędza pompę paliwową, za pośrednictwem której napędzana jest cała góra. Generalnie rzecz jest jaka. Wał napędza nam koło pompy, dlatego też pompa jest bardzo ważnym punktem w całym rozrządzie. I z tego koła rozrządu przenoszony jest napęd już na górę tego silnika. I pytania i odpowiedzi, jak się rodzą, czy silnik podlega takiej wymianie, czy w takim silniku podlega łańcuch wymianie, czy nie. Otóż od razu mówię tak. I nie do końca jest tak, że zużywa się cały łańcuch i tylko łańcuch, dlatego że są elementy, które są bardzo ważne w całym systemie silnika, odpowiadają również za jego układ smarowania. Pominąwszy wałki, które mają oczywiście kanały, na które również ciśnienie naciska podczas smarowania pracy silnika, i tu też może się coś rozszczelnić, ale my dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na samym rozrządzie. I nie jest tak do końca, jak niektórzy mówią, że dopóki łańcuch mi się nie będzie tłukł, to ja go wymieniał nie będę. Jeżeli taki łańcuch zacznie się tłuc, no to wierzcie mi, że w takim silniku już zaczyna się robić spustoszenie. Generalnie rzecz jest jaka. Obydwa łańcuchy mają dwa napinacze hydrauliczne. Jeden z nich jest w górnej części silnika. Napina sobie ten ślizg. Tutaj mamy mniejszy napinacz. O dziwo droższy, ale do tego zaraz dojdziemy. Napędza sobie ślizg tutaj, ten dolny, który napędza łańcuch już z wału. To są generalnie rzeczy, które sobie pracują. Tak samo i sobie pracuje tutaj to. I łańcuch wykorzystuje wtedy napięcie tego i się naściąga, dostosowuje. Oprócz tego mamy dwa ślizgi. Takie. To jest silnik, który miał niewielki przebieg i możecie zobaczyć, że to zużycie tych ślizgów jest naprawdę, można powiedzieć, niewielkie, bądź były one w niedawnym czasie wymieniane. Natomiast nie da się ukryć, że napinacze są oryginalne, tak samo i łańcuchy. Ale zaraz do tego dojdziemy. Generalnie, jeżeli potrzebujecie zmontować tego typu rozrząd, to nie potrzebujecie do tego jakichś blokad, nie wiadomo czego, tylko zrzucacie sobie wszystkie dekle i tak dalej, i tak dalej. Zestawy uszczelek, ale to oczywiście o tym powiem na innym filmie, dlatego że za długo by to trwało. Jeżeli podejmujecie się wymiany całkowitej rozrządu, to czeka Was wymiana dwóch kół na wałkach rozrządu, jednego łańcucha, drugiego łańcucha,
zestawu zębatek, czyli dolnej i górnej. Dlaczego zestawu zębatek? Dlatego, że jeżeli zużywa się łańcuch, to również łańcuch zużywa zęby na zębatce. A jeżeli zęby na zębatce zostaną zużyte, no to w ten czas jednocześnie ten nowy łańcuch również będzie się zużywał, będzie się targał, psuł, niszczył. Natomiast jeżeli jest taka możliwość i możecie sobie porównać zęby zębatek i stwierdzicie, że te zęby są dokładnie takie same, są niezużyte, w ten czas jest możliwość opcjonalnego takiego rozwiązania i wymiany tylko i wyłącznie samych łańcuchów. Ale od razu powiem tak, jeśli chodzi o kwestię wymiany łańcuchów, prosto jest bardzo wymienić łańcuch górny, gorzej jest z dolnym. Dlaczego? Zaraz o tym dojdziemy. Na początku powiem tak, zmontowany rozrząd, czy do zmontowania, co ma, jakie znaki. W górnej części kółka jest jeden ząb, jest jedno kółeczko, tu jest drugie kółeczko. Generalnie widać już koła są zamkami do góry, na wprost tych zamków jest znak. Te znaki mają się pokrywać z obydwa znakami tutaj na łańcuchu. Trzeci ze znaków jest na łańcuchu również na kółku tu. I ten znak ma się pokrywać ze znakiem na kółeczku tutaj, widzicie, jest kropeczka. Nie wiem, czy trzeba, czy wymaga to przybliżenia. Być może tak, w każdym razie jest tutaj kropeczka. Jest znak na łańcuchu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię drugiego łańcucha, drugi łańcuch ma ogniwko ciemne tu, bądź może być koloru żółtawego, pomarańczowego, bo to w zależności od producenta, co sobie ubzdurał. Mamy kropeczkę tam w tej dolnej części, na dolnym kole, w tym dużym. Mamy znak łańcucha tu. I przechodząc dalej, mamy znak na kole. Tym tutaj mamy znak. Jednocześnie mamy znaczek ten TDCI na strzałeczce, który zaznacza nam ustawienie prawidłowe rozrządu, czyli ta kropeczka ma się pokryć z tym znakiem TDC, który jest w korpusie aluminiowym. Tak to pokrótce, jeśli chodzi o tą kwestię. I rozbieramy teraz na części pierwszy rozrząd. Więc tak, mamy ślizg. Tutaj w dolnej części również mamy ślizg. To są ślizgi sztywne, niepracujące. Zużycie tych ślizgów jest naprawdę niewielkie. Generalnie można by było jeszcze to zastosować. Wy nie musicie się sugerować czymś takim, czy to stosować, czy nie. Jeżeli kupujecie zestaw, to się praktycznie rzecz biorąc nie musicie tym zastanawiać. Natomiast powiem wam jedną rzecz. Gdybym wam pokazał aktualnie ślizg, który jest z silnika, naprawdę jest bardzo zużyty, to tutaj są wręcz wyryte takie kanały, wyryte bym powiedział. Gdzieś po prostu ktoś jeździł bardzo długo, bądź ten silnik pracował w ciężkich warunkach, bądź łańcuch był kiepski, nie wiem, ale normalnie dołki, a tu praktycznie rzecz biorąc prawie jest niewyczuwalne pod palcem, jest tylko ślad. Demontujemy sobie pracujące ślizgi, czyli górny ślizg, który napędza jeden z łańcuchów. I jak jesteśmy od razu przy tej kwestii, tutaj mamy napinacz hydrauliczny. W tym napinaczu jest tłoczek, który sobie pracuje. Jego, żeby zamontować, tutaj są takie bolczyki, które są zabezpieczone, czyli wciśnięty tłoczek ma bolczyka, my przykręcamy siłownik i uwaga, te bolce zabezpieczające wyciągamy dopiero wtedy, jak zmontujemy, ustawimy sobie cały rozrząd, dlatego że w innej kwestii wypchnie wam to ramię tego ślizgu pracującego i w ten czas już niestety nie będziecie mogli sobie poustawiać tego. Robimy analizę następną tutaj tego ślizgu, więc ten ślizg również nie można by było go skrytykować. Jest coś tam widoczne, natomiast no niestety nie da się, żeby coś pracowało, a nie zostawiło żadnego śladu. Także demontujemy sobie tą łapkę. Następną kwestią jest ślizg, który mamy tutaj na dole, ten mniejszy. Robimy analizę. No i zobaczcie, tylko ślady praktycznie rzecz biorąc, że to coś pracowało. Wiadomo, że jak jest nowe, to jest nowe. Ale generalnie omawiam z mojej kwestii. I tu jako w rozrządzie jest jeden jedyny bolec wkręcany jako śruba, na którym pracują sobie obydwa ślizgi. One mają ślady wytarcia, ale nie to, że są dołki wyryte doły.
tylko po prostu ślady, na których to pracowało, bo wiadomo, że to coś musi się spierać w przeciwną stronę pchania tego siłownika. To jeśli chodzi o tą kwestię. Od razu powiem tak, tu jest siłowniczek taki, jeżeli wymieniacie zestaw rozrządu, podchodzicie nawet bardziej tak ekonomicznie, czyli chcecie sobie zaoszczędzić na kosztach, to bezwzględnie, pamiętajcie, należy wymienić te siłowniki na nowe. To jest po prostu hydraulika, która jest napędzana smarowaniem silnika. Całe ciśnienie jest pchane we wszystkie elementy, które wymagają smarowania, ale gdyby się okazało, że tutaj rozszczelni się Wam powierzchnia, bądź wytrze się, zaraz wyciągniemy to i zobaczymy, czy tak się stało, czy nie. Tu już widać, niewielkie zużycia są, ale generalnie wiadomo, że stal nie wytrze się tak szybko jak korpus aluminiowy. Więc jeżeli tutaj zrobi się Wam nieszczelność, to całe to ciśnienie będzie Wam uciekało tu. I mimo, że Wy sobie wymienicie rozrząd, to on i tak do końca nie będzie działał tak, jak powinien. Bądź ciśnienie, zamiast smarować dolną część silnika i wałki, będzie sobie pchało ciśnienie i wytryskiwało gdzieś tam bokiem. Demontujemy, odkładamy ten siłowniczek. Tutaj mamy siłowniczek już mniejszy. I o dziwo jest to siłownik hydrauliczny, który jest o wiele droższy. Natomiast w tych siłownikach, zobaczcie, jest luz. Jeżeli jest luz, to ja już wiem, że on jest najnormalniej w życiu zużyty. Zobaczcie, jakie jest zużycie tutaj na tym. Widać ewidentnie? Widać. A to samo jest w korpusie tutaj aluminiowym, który sobie pracuje w środku. Więc nawet jeżeli przyjdzie olej i go doszczelni, to ja już wiem, że on nie będzie trzymał ciśnienia. Bo skoro chodzi sobie na boki, to ciśnienie będzie uciekało. No i właśnie, dlaczego ten jest droższy, a dlaczego siłownik, który jest większy od niego i podwójnie zbudowany, jest tańszy? Ano dlatego, że ten się mniej zużywa, więc zapotrzebowanie na rynku jest mniejsze, a to, co jest bardziej chodliwe, no to trzeba za to niestety zapłacić. Bo jeżeli nie zapłacicie, to Wasza robota pójdzie na marne. Także mamy zdemontowane te części. Tutaj, jak widzicie, łańcuch ze znaczkiem. Możemy sobie to zdemontować. Tu łańcuch sobie zdejmiemy. Nawet nie ma konieczności, żebyście Wy sobie musieli... Aha, nie powiedziałem o jednej kwestii. Jak łańcuch jest założony, tutaj od góry jest również taki ślizg, który zabezpiecza górę łańcucha. I tutaj, jak widzicie, nie powinna się znaleźć tutaj ta rysa, ale się znalazła, co świadczy o tym, że ten łańcuch gdzieś tam jednak na tyle się wyciągnął, że on już o obudowę się obtarł. Czy to było słyszalne w pracy silnika? Nie wiem, takiej możliwości nie miałem, żeby do takiej wiadomości dotrzeć. Silnik do mnie dotarł w bardzo tragicznych elementach. Także praktycznie rzecz biorąc, wałków nie musicie demontować. Wystarczy, że sobie na założonych wałkach wymienicie to. Ale przechodzimy sobie dalej. Łańcuszek mamy ściągnięty. Czy łańcuchy można pomylić? Nie, nie można pomylić. Dlatego, że ten łańcuch, który zdemontowałem, ma znaki 3. Raz, dwa, trzy. A ten łańcuch ma znaki 2. Tylko od razu powiem, żebyście się nie nacięli niepotrzebnie i nie kręcili sobie łańcuchem zbędnie. Jeżeli zakładacie łańcuchy na koła tu, to pamiętajcie o takiej kwestii. Prawy, lewy. Na krótszym odcinku prawa strona idzie na kropkę tutaj, czyli ten krótszy odcinek zakładamy tu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tą kropkę założycie sobie tutaj, to Wam braknie tego łańcucha, żebyście mogli sobie ustawić dokładnie znaczek tam. A dlaczego jest to bardzo ważne, to teraz do tego dojdziemy. Tu jest oczywiście również znaczek, to, o którym mówiłem. Tu ten znaczek, on się ma pokryć tutaj z tym znaczkiem TDC, czyli kreseczka. Tak jest. No nawet jakby ten znaczek był niewidoczny, to jest clean. Ten clean również jest znakiem do ustawienia. Natomiast bardzo ważna rzecz jest jaka. Jeżeli podchodzicie do wymiany rozrządu, nie ma wręcz możliwości, żebyście bez zdemontowania tego koła pasowego, które jest na pompie, wyciągnęli łańcuch. Dlaczego?
Dlatego, że nawet jeżeli byście robili cuda i nie wiem co podchodzili, to tutaj przez te garby, które są na korpusie rozrządu, nie ma możliwości przełożenia łańcucha, jak jest koło zamontowane. Dlaczego? No tak wymyślili, po to, żeby być może demontować pompę. Ale generalnie, jeżeli jesteście przy takiej wymianie, warto taką pompę jest zdemontować i uszczelnić. O tym gdzieś tam na jakimś filmie innym poruszę. Jak demontować taką pompę, jak ją ewentualnie uszczelniać, także takie coś doglądniecie. A róbcie naprawdę to ze względu na to, że no jest to pewien punkt taki czarny, bym powiedział, dla tego silnika, jeżeli chodzi o kwestię układu smarowania i paliwa. Więc tutaj ten uszczelniacz, który będzie się znajdował pod pompą, należy wymienić. Na jakimś innym filmie pokażę Wam, bądź omówię kwestię, jakim ściągaczem ściągnąć to koło, żeby nie narobić sobie krzywdy. Omówię całą tą kwestię, co tam, jakie procedury zrobić trzeba. Także już wiecie, że tego łańcucha niestety nie zdemontujecie, jeżeli nie ściągniecie tego koła. Ja sobie w tym momencie to koło mogę, zobaczcie, czy coś mogę z nim zrobić? Nie mogę, bo tam jest prowadzenie. Łańcucha też, gdybym chciał, ja go niestety nie wyciągnę, bo mi garby nie puszczą. Dopiero wyjęcie koła i widzicie, tutaj jest koło na tyle spasowane, że ono Wam nie puści w żadną niestety stronę. Także łańcuch mamy zdemontowany, następny, odrzucony. A dlaczego tu jest tak zrobione to na ciasno pasowanie? Dlatego, że pompa wewnątrz posiada panewkę, na której pracuje, no można powiedzieć, dosyć duża siła przenoszona przez cały rozrząd. I w razie gdyby się coś tam, powiedzmy, poszło nie tak w tej pompie, to ona najnormalniej w życiu by się rozsypała, przez co rozsypał się by rozrząd. Dlatego też producent zrobił takie prowadzenie tutaj, które w razie jakiejś tam niedogodności uniemożliwi temu kołu po prostu, żeby ono uciekło. A z drugiej strony jest to potrzebne, bo czasem jest tak, że demontujecie samą pompę na doszczelnienie przez dekiel zewnętrzny, ale to o tym na innym filmie, i w ten czas koło Wam nie ucieknie, więc spokojnie. Nie musimy się martwić, że zdemontowaliśmy pompę, wypluliśmy ją ściągaczem i koło nam wpadło do środka. Myślę, że tyle, jeśli chodzi o kwestię rozrządu. Także pamiętajcie, siłowniki na pewno do wymiany. Jeżeli macie zęby niezużyte, to wszystko macie w stanie ładnym. Czy tutaj jest koło zużyte? No tutaj widać, ślady są. Natomiast pasowałoby go zwymiarować, porównać z kołem oryginalnym, nowym, żeby mieć rozeznanie odnośnie zębów, czy te zęby zostały zużyte, czy nie zostały zużyte. Generalnie koła wymieniamy razem z łańcuchami i wtedy mamy cały komplecik. Także tyle, jeśli chodzi o tą kwestię. No i zapraszam oczywiście do innych filmów, w których będę również poruszał kwestie związane z rozrządem, pompą i tak dalej, i tak dalej. No tym, co mogę się podzielić z Wami, żeby było Wam lżej. No, także do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.